Európska únia, je to projekt slobodomurársky či kresťanský? Čo je to teraz? Więc tak, kresťanský, chrześcijański projekt to był taki, że robi się współpracę, prawda? Są niepodległe państwa, każde robi co chce, a współpracują w różnych tam dziedzinach, w których trzeba współpracować, warto współpracować. Natomiast już w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej, znaczy masoni o tym myśleli dużo, dużo, dużo wcześniej. Były pomysły tam w XVII-XVIII wieku, to jeszcze różokrzyżowcy. Natomiast przed II wojną światową i w II wojnę światową wychodziły w całej Europie dokumenty masońskie. W Polsce wyszedł taki dokument i masoni go wydrukowali cały w 90-tych latach, który mówił o tym, że trzeba robić z małych państw duże państwa, tak żeby była jedno państwo europejskie, jedno państwo afrykańskie, jedno państwo południowoamerykańskie i tak dalej, bo to miała być droga do wytworzenia państwa światowego. I ten projekt masoński zaczął być realizowany i podstawowe dwie jego zasady, no to zlikwidować narody, zabrać tożsamość narodową i zniszczyć chrześcijaństwo, prawda? I no w pierwszym rzędzie zniszczyć prawo naturalne, zniszczyć moralność, prawda? Więc i to w tej chwili widać, że dokładnie o to im chodzi, prawda? I powiedzmy, jak pani mówiła tam o George'u Soroszu, to bardzo wielu europosłów do Parlamentu Europejskiego to są ludzie, którzy są związani ściśle z George'em Soroszem. Ďaká vášmu vydavníctvu Slováci mohli čítať knihu pana arcibiskupa Lengu o kontrarevolúcii. Takže jak sa poznáte s pánom arcibiskupom? Mm-hmm. Ksiądz arcybiskup był bardzo ważną postacią w Kazachstanie. Prawda? Miał wielkie wpływy, poważanie i tak dalej, no bo on ten Kazachstan od początku nawracał i tam tworzył struktury parafialne. No i zaczęły się problemy, kiedy zaczęli do pomocy przyjeżdżać kapłani z innych krajów. No i ci kapłani na przykład chcieli dawać komunię na rękę i mówili księdzu arcybiskupowi, że to jest, tak powinno być. No to on napisał pismo do Watykanu, że no tutaj zawsze on nie zna innej, że zawsze było na klęcząco i do ust i czy to jest właśnie zgodne. I Watykan mu odpowiedział, że jest zgodne i było dalej do ust i na klęcząco, prawda, i ci księża no, się zostali wyciszeni, prawda, przestali to robić. Ale później przyjechał neokatechumenat i jak przyjechał neokatechumenat, no to arcybiskup się bardzo szybko zorientował, co to jest i powiedział im, że macie chodzić na mszę w niedzielę i brakuje wam formacji katolickiej, to macie obowiązkową formację katolicką, ja będę ustanawiał, kto was będzie formował. No i okazało się, że wtedy jakie wielkie wpływy ma neokatechumenat w Watykanie, bo pojawili się trzech kardynałów arcybiskupa i powiedzieli natychmiast zrezygnuj, albo cię zniszczymy. No i arcybiskup wtedy zaczął się konsultować z różnymi biskupami i wszyscy mi mówili, przegrałeś, nie masz co walczyć, bo tylko cię oczernią, zrobią z ciebie pedofila, zrobią tam siebie tego, poproś o emeryturę. No i w ten sposób on 7 lat przed emeryturą i jeszcze zażądali ci z Watykanu, żeby opuścił Kazachstan i żeby przyjechał do Polski. Prawda? No to tu w Polsce zaczął działać. W znacznej mierze, bo nie bardzo miał jak działać, natomiast ja się dowiedziałem o jego obecności, przyszedłem do niego, a wtedy akurat powstał taki największy kanał prawicowy w Realu 24, który miał olbrzymią oglądalność i zapytałem się księdza arcybiskupa, czy u mnie wystąpi. No i zaczął u mnie występować w moim programie, a program nosił nazwę cykl. Brzytwa, czyli ostro na każdy temat i pierwszy program miał 200 tysięcy oglądalności, drugi miał 300 tysięcy oglądalności. Wtedy arcybiskup zaczął być znany, zaczęli go zapraszać, ja zacząłem z nim robić te książki. Pierwsza książka miała 25 tysięcy nakładu, prawda? No i
skończyło się to, znaczy nie skończyło się, tylko takim ważnym momentem było to, że on właśnie wystąpił w takim bardzo oglądanym przez wszystkich prawicowym programie Warto Rozmawiać pana Pospieszalskiego i pan Pospieszalski dał mu 20 minut, żeby się wypowiedział. No i jak się on wypowiedział, to szału dostali, prawda? Nuncjusz apostolski dostał szału, zwrócił się do biskupa ordynariusza tej diecezji, rozmawiali z arcybiskupem, żeby on zamilkł. On powiedział, że nie zamilknie, będzie mówił prawdę. Oni mu nic nie mogli zrobić. No to ten biskup ogłosił, że zakazuje mu odprawiania mszy i wygłaszania kazań w jego diecezji. Tej jednej diecezji, bo tylko tyle mogli zrobić. Żaden inny biskup na to nie poszedł. Ale ogłosili to tak, że wielu ludzi się do mnie zgłaszało, mówiąc, no przecież on ma zakaz. Mówię, nie ma zakazu, ma w tej jednej, a to mała diecezja, ma tylko zakaz w tej jednej diecezji. A to był czas, kiedy on napisał tą pierwszą książkę Przerywam zmowę milczenia, taką bardzo mocną. Później były dwie książki, które były takie mniej mocne, bardziej pogłębione duchowo. No i później pojawiła się ta czwarta książka, która po polsku nosiła nazwę Sekta Bergoglio, prawda? To na Słowacji by pewnie nie przeszło. Natomiast w Polsce też tutaj jeden z księży przyjechał, to mówi to za mocno, za mocno. I myśmy zrobili z księdzem arcybiskupem specjalny program na ten temat i temu księdzu też wyjaśniałem, że tu nie chodzi o papieża. Nie jest powiedziane sekta Franciszka. Papież to papież, ale ten człowiek działa jako papież i działa jako Bergoglio i wszystkie największe herezje i różne rzeczy, które są niezgodne z doktryną, z tradycją, mówi w samolotach, mówi w wywiadach dla dziennikarzy, mówi gdzieś w jakichś przemówieniach, co nie jest nauką papieską, tylko jest właśnie nauką Bergoglio i zaczął wokół siebie gromadzić i mianować ludzi, którzy jakby należą do tej sekty jego, do tego sposobu myślenia, że tam, prawda, to już nie jest katolicyzm jakby. No i stąd w tej książce, o której pani mówi, podając tytuł słowacki, w tej książce o tym ksiądz arcybiskup mówi, no i mówi, że potrzebna kontrrewolucja, czyli my wszyscy jako katolicy, którzy chcemy pozostać wierni Chrystusowi, tradycji, doktrynie, musimy jej bronić przed sektą Bergoglio. To povedal svätý Bellarmín, svätý Robert Bellarmín, že keď bude v budúcnosti pápež, ktorý sa bude snažiť zničiť cirkev, tak je mu nutné vzdorovať. A jak má vyzerať teda ten vzdor? To znaczy, problem polega na tym, že prawdopodobnie Bergoglio ma dobrych doradców, którzy robią tak, że on się porusza po granicy, prawda, nad przepaścią. I jako papież też już przekracza pewne granice, ale nie ma tam jawnej herezji, prawda? Natomiast te herezje się pojawiają w jego wypowiedziach jako Bergoglio właśnie, w samolocie, w wywiadzie i tak dalej. I teraz jest problem, że papież, który wygłosi herezję, przestaje być papieżem, prawda? Mhm. Więc on tego jakby pilnuje. Natomiast dla nas jest bardzo ważne, bo myśmy przez wieki o tym zapomnieli, że bycie katolikiem to nie oznacza bycie posłuszeństwo, to nie oznacza posłuszeństwo papieżowi, tylko o tyle to oznacza posłuszeństwo papieżowi, o ile papież jest posłuszny Chrystusowi i doktrynie. Prawda? Mhm. Czyli jeżeli jako katolik mam prawidłowo ukształtowane sumienie, sumienie oparte na Piśmie Świętym, doktrynie i tradycji, to tym sumieniem mam obowiązek się posługiwać i jeżeli coś jest sprzeczne z tym sumieniem, to nie wolno mi tego robić. To by było niekatolickie, prawda? Także tylko, że w zasadzie dzisiaj problem konfliktu sumienia takiego bezpośredniego to dotyczy niektórych kapłanów, niektórych biskupów i oni mają ten największy problem, czy to zrobić, czy tego nie zrobić, prawda? To tak jak powiedzmy z tym podawaniem na rękę, prawda? Że wielu tego nie zrobiło i albo zostali ukarani, albo nie zostali ukarani, ale postąpili za sumieniem. Natomiast jak my postępujemy zgodnie z sumieniem, no to musimy głośno bronić wiary,
Chrystusa, doktryny, tradycji, no i wspierać tych kapłanów, którzy trwają wiernie przy Chrystusie. I ja to realizuję w ten sposób, że ludzie do mnie z całej Polski piszą czy dzwonią i mówią, taki biskup zrobił źle, taki proboszcz zrobił źle, to mnie zgorszyło, to ludziom zrobiło mętlik, prawda? I ja wtedy robię programy i pokazuję, że ten biskup postąpił źle, ale zdarza się, na przykład biskup diecezji siedleckiej zrobił teraz wielkie uroczystości w czerwcu w takiej szkole, zwołał tam całą młodzież z diecezji i innych, bo w tej szkole komuniści usunęli krzyż, a teraz krzyże, a teraz w Polsce zaczynają usuwać krzyże, prawda, też. Więc komuniści usunęli krzyże, a młodzież powiedziała, że nie pozwoli, powiesiła z powrotem. I komuniści chcieli policji użyć, milicji, tamtego. I młodzież okupowała szkołę, ich straszono, że wszystkich wyrzucą. Do tej młodzieży część nauczycieli z nimi była, część rodziców. I dzisiaj ci ludzie, którzy wtedy za komuny bronili krzyża, oni dawali świadectwa i się spotkali w tej szkole, a cała młodzież i wszyscy, którzy tam byli, no mogli to usłyszeć, zobaczyć. I ja wtedy zrobiłem 3 programy o tym, że ten biskup jest dobry, prawda, że to trzeba go popierać, że trzeba się za niego modlić. Znaczy za tamtych też trzeba się modlić, tylko trzeba się modlić o ich nawrócenie. No a mohli by sme spomenúť vlastne, že tie herezy, čo pápež napríklad proti Tridentskému koncilu, keď vyhlásil, že všetko, čo vás pripravuje na prijatie Eucharistie, je, že stačí počúvať Božie slovo. Že obliecí rúcho viery, čiže na to nás pripravuje počúvanie Božieho slova. Ale my vieme, že tam je ešte spoveď potrebná, že tam sú ešte ďalšie kroky. To bola jedna vec. Druhá vec, keď povedal, že vlastne Boh si praje rôznosť náboženstiev, tak ako rás a jazykov, to bola ďalšia. Potom, keď tam akta apostolika, sväté príjmanie pre rozvedených, tego było bardzo dużo. Ja napisałem taką książkę pod tytułem Grzechy polskiego kościoła. Tu akurat jej nie mam, nie mogłem Państwu pokazać, ale w paczce idzie do Nałęczowa. I w tej książce pokazałem, jakie grzechy popełniają polscy biskupi, prawda? No i tam jako główne wymieniam na przykład to, że o miłosierdziu, prawda? Że miłosierdzie to jest Pan Bóg nam wszystko wybaczy, my nic nie musimy zrobić. O wszechmocy Bożej, prawda? To przy wypadku tego COVID-a całego, prawda? To Pan Bóg decyduje o wszystkim, a nie lekarze, szczepionki i tak dalej, prawda? W czasie epidemii, zawsze jak były epidemie, w Polsce byli jezuici podczas epidemii takiej jednej wielkiej, to oni szli do chorych, spowiadali ich, udzielali komunii, umierali i szli następni i tak dalej. I to jest prawidłowa postawa, natomiast to Pan Bóg decyduje o naszym życiu, o chorobie i tak dalej, prawda? Pan Bóg jest wszechmocny, prawda? I albo są rządy Boże, czyli Pan Bóg działa przez inne przyczyny, nie widzimy tego, że to jest Pan Bóg, albo to jest działanie Boże, czyli działa przez cuda, albo jest dopust Boży, prawda? Dopust Boży to Pan Bóg się zgadza, czyli jeżeli jest epidemia, to Pan Bóg się zgadza na to, żeby była epidemia i możemy tylko zadać pytanie, dlaczego się zgadza. Oczywiście do końca nie dojdziemy, ale możemy powiedzieć, i to tak chyba było, że to jest egzamin dla nas, prawda? Że nie boimy się COVID-u, tylko idziemy na mszę świętą, prawda, idziemy w wielkim tygodniu do kościoła, przez cały tydzień chodzimy i tak dalej, prawda. I na przykład takim wielkim grzechem jest też to, że jak dzisiaj ja to sprawdziłem, w Polsce sprawdziłem, ale myślę, że tak samo jest na Słowacji, nie? Że jak się pytają, pyta się kogokolwiek, czy szuka się odpowiedzi na pytanie, co jest celem kościoła, to oni na przykład mówią, ewangelizacja. Natomiast celem Kościoła jest zbawienie. A dlaczego oni mówią ewangelizacja? Bo protestanci tak mówią, że wystarczy powiedzieć, że Pan Bóg jest Twoim, Chrystus jest Twoim Zbawicielem i Chrystus już wszystko załatwi. Nie, Chrystus wszystkiego nie załatwi. My musimy sami zapracować na swoje zbawienie. I
o tym, bo polski kościół to powtarza za Bergoglio, prawda? I teraz tego typu, bo pani zaczęła wymieniać pewne rzeczy, ja dołożyłem pewne rzeczy, ale to wszystko jest mało, jest tego dużo, dużo więcej. O, samozrejme, tie poznámky. 10 programów. A namiesto obrátenia sa a navrátenia k Bohu, kostoly sa zavreli, sledovalo sa cez televízne obrazovky, nebola spoveď, sväté prijímanie, len v určité časy. Bolo to veľmi, ten prístup k tým sviatostiam bol veľmi sťažený. Ľudia, ktorí zomierali, kňazi nemali prístup, v niektorých nemocniciach sa obetovali, ale bola to ich dobrá vôľa. Ale to nebolo plošne, že by sa poďte kresťania navráťme sa, prosme odpustenie. Práve to bolo to, že zdravie bolo povýšené na všetko a nakoniec hovorilo sa, že tá vakcína, ktorá žiaľ je poškvrnená práve tými aborciami, lebo bez nich by nebola buď testovaná, alebo vyrobená, tak o tom sa povedalo, že to je láska. No pána Mária by prijala takú vakcínu. No to u nás tak bolo, že ľudia... Biskupi mówili, nie musicie chodzić do kościoła, a w niektórych diecezjach nie było w ogóle mszy świętej. Prawda? I ja wtedy zrobiłem taki program bardzo dużej oglądalności, gdzie powiedziałem, zdrajcy i grzesznicy, nie ma takiej możliwości, żebyście nie byli na mszy. I jeżeli wy z Koszalina, bo to była akurat ta diecezja, gdzie nie było w ogóle mszy, nie macie mszy, to wystarczy przejechać samochodem 50 km, jest druga diecezja, znajdźcie parafię na wsi, gdzie będzie msza i tam jedźcie w niedzielę na mszę. I tak ludzie zaczęli robić, co oglądali mój program, prawda? I później dzwonili, że znaleźli, że wcale niedaleko było i ksiądz każdego wpuścił tam na tej wiosce, bo tam policji nie było, nie? I tego, więc to było działanie przeciwko Panu Bogu, no i efekt w Polsce, pewnie na Słowacji był taki sam, że jak COVID minął, to mniej ludzi już chodziło do kościoła. A normalnie by było, gdyby kościół zachowywał się po Bożemu, to by było tak, że dwa razy więcej ludzi by chodziło do kościoła. Jakby księża powiedzieli, to kara Boża, to egzamin, tylko Pan Bóg może was uratować, przychodźcie do kościoła, to ludzie by zaczęli chodzić. Zawsze tak było, że jak była druga wojna światowa, to więcej ludzi chodziło do kościoła, prawda, prosiło Pana Boga o pomoc. Áno, to sú vlastne tie krízové časy, keď sa máme obrátiť k Pánu Bohu, nie odvrátiť. A vlastne na Slovensku to COVID slúžilo ako zámienka dávať sväté príjmanie na ruku. Lenže po COVID-e sa to nevrátilo, ale biskupy teraz advokujú za to, aby to ľudia považovali za úplne legitímny spôsob a aby to ďalej pokračovalo. Pričom už tá COVID zámienka neexistuje. Čo som vedela vlastne už počas COVID-u, že to bude za zámienku bráne. Už aj keď COVID pominul, ale tá zámienka, ktorá vtedy bola, teraz im poslúžila na to, že toto sa zaviedlo. Čiže to je to vlastne, kde nás to posúva. Ale to samo bylo, že v Polsce usunięto vodę święconą. Prawda? To tylko arcybiskup Dzięga ze Szczecina wydał takie pismo, w którym mówił, diabeł boi się wody święconej, wszyscy używajcie wody święconej, prawda? Ona niesie za sobą łaski. Zresztą jak się wchodzi do kościoła i się rękę moczy w wodzie święconej, to już to jest zgładzenie tych grzechów lekkich, prawda? Także już w tym momencie. Ale to odpowiem na to ostatnie pytanie pana. Kto stoi nad masonerią? Bo często pytają się, czy nad masonerią ktoś stoi, odpowiadają często, że Żydzi stoją nad masonerią, prawda? I to nie jest tak do końca, bo po pierwsze, nad masonerią stoi szatan. Oni, jak Kościół zawsze nauczał, masoneria to pomocnicy szatana. On albo rządzi, bo oni wiedzą, od kogo przyjmują rozkazy i przyjmują, bo to jest takie podpisanie cyrografu, że szatan im da to, a oni szatanowi dadzą to. Będą posłuszni, prawda? Albo mogą być tacy, którzy nie wiedzą, których szatan tak zakręcił w głowach, wyprał mózgi, że tego, no ale nieważne, w każdym razie słuchają się szatana. Natomiast co do tych Żydów, to ja mam zawsze jeden przykład. Jednym z liderów wielkich masonerii byli Rothschild, prawda? Rothschildowie. No i teraz Rothschildowie to byli też sioniści. Jeden z Rothschildów, wszystko na to wskazuje, dostarczył Rosjanom plany bomby atomowej za to, że oni wesprą Izrael. No ale był taki człowiek, który w historii, najbogatszy człowiek świata, który nazywał się Cecil Rhodes, i on był
Anglosasem, znaczy Anglikiem tak naprawdę, i on był nacjonalistą anglosaskim. I on ten cały swój majątek, prawie cały, przeznaczył na to, żeby w przyszłym rządzie światowym nie było ani jednego Żyda, tylko byli sami Anglosasi. I on zwalczał Żydów, doprowadził do tego, że w Stanach Zjednoczonych Żydów zaczęto usuwać z masonerii. I oni wtedy założyli tą swoją lożę B'nai B'rit, te swoje loże B'nai B'rit. I skąd Cecil, jak to się stało, że Cecil Rhodes był takim najbogatszym człowiekiem świata przez pewien czas? Bo pomogli mu Rothschildowie i oni mu cały czas pomagali. I tu widać, że dla nich wszystkich nie jest najważniejsze, czy jest Żydem, czy jest Amerykaninem, tylko najważniejsze jest to, co chce od nich szatan. Szatan jest najważniejszy, prawda? Także nad masonerią stoi szatan. Natomiast oczywiście i Żydzi próbują tam coś dla siebie, i Amerykanie próbują coś dla siebie, i Niemcy próbują coś dla siebie, ale to jest takie na boku. Zobaczmy, co powiedział święty Maksymilian Maria Kolbe. Oni mordowali Kościół. I jak mordowali Kościół, było dużo męczenników. Im więcej było męczenników, tym więcej było świętości w Kościele. I święty Maksymilian Kolbe mówi, oni doszli w pewnym momencie do tego, że to nie jest dobra metoda, że lepszą metodą jest zniszczyć Kościół zepsuciem obyczajów, prawda? Uderzyć w moralność, zdemoralizować. No i Unia Europejska to robiła od początku. Natomiast teraz widać, że rozszerzają to pojęcie politycznej poprawności, zaczynają mówić o mowie nienawiści, prawda? I w Polsce już właśnie zaczynają próbować karać kapłanów, kiedy mówią, że zbawienie jest tylko w Kościele katolickim, albo że jest piekło, albo że jest sąd ostateczny, no bo to jest mowa nienawiści, bo poganie, niekatolicy, ateiści, islamiści, to oni tutaj, do nich to jest mowa nienawiści, prawda? I chcą, próbują zakazać kapłanom mówienia prawdy katolickiej. To jest jakby jeden z dowodów na to, że ich celem jest całkowite zniszczenie Kościoła katolickiego, a druga kwestia to wpuszczanie tych islamskich emigrantów, też to ma na celu, bo oni wiedzą, że islamiści się rozmnażają jak króliki. Już tutaj Niemcy, Austriacy, Francuzi już mają zero dziecka albo jedno dziecko i że za 50 lat może być tak, że będą sami islamiści, a Niemców, Francuzów będzie garstka, prawda? I wtedy chrześcijaństwo jakby samo z siebie przestanie istnieć. To, że oni chcą zniszczyć chrześcijaństwo, no to można zrobić o tym 10 programów i dawać twarde dowody, dowód po dowodzie, dowód po dowodzie. No tie zákony sú už predsa vo Francúzsku a v Európe, v krajinách už prijímajú tie hate speech, zákony proti hate speech. A čo je napríklad aj čítanie evanjelia proti tomu homosexuálnemu štýlu života? To je tiež hate speech. Takisto keď sa ľudia modlia pred klinikami, hoci len v tichosti, a sú už vo väzení. V Amerike je kopec ľudí takto už vo väzení. Takže toto je určite niečo, čo sa deje priamo pred našimi očami. Tak jest. Panie doktorze, dziękujemy za tyle czasu i energii. Dziękujemy bardzo.